Minęła godzina 16. Otwieram 14. sesję Rady Miejskiej w Wiosławiu. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Gminy Wiosław Huberta Gruszyńskiego, Pana Mecenasa Łukasza Słomę, Panią Zastępcę Skarbnik Violettę Włodarczak, kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy, Panie i Panów Sołtysów, mieszkańców, przedstawiciela prasy. Proszę Państwa Radnych o wciśnięcie przycisku kworum. W sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Przechodzimy do punktu drugiego, przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Wiosławiu w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt szósty, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A, regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Podpunkt B, uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Podpunkt C, rozpatrzenia skargi. Podpunkt D, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miosoju w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław. Podpunkt E, likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miosławiu i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podpunkt F, zmiany uchwały nr 5/34/19 Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Punkt 7, pytanie i wnioski radnych. Punkt 8, wolne głosy i informacje. Punkt 9, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś zastrzeżenia do porządku obrad? Nie widzę, zatem przejdziemy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za zatwierdziła porządek obrad. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, zatwierdzenia protokołu poprzedniej sesji. Protokół został zwyczajowo ustawiony w Biurze Rady i przesłany do Państwa w programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę, zatem przejdziemy do zatwierdzenia protokołu. Rada Miejska przy 13 głosach zatwierdziła protokół poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Miosławiu w okresie międzysesyjnym. Państwo radni otrzymali informację w programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Też Państwo radni otrzymali sprawozdanie Pana Burmistrza w programie e-sesja. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenia projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A. Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwałę przedstawi Pani Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Edukacji, Pani Małgorzata Kawska. Proszę bardzo. Czy można? Czyli dlaczego zmiana, bo zmieniła się podstawa prawna, poprzednia uchwała miała kilkanaście lat
I zmiany w uchwale to są następujące. W paragrafie pierwszym został określony wysokość odpisu, na który nikt nie ma wpływu. Jest on odgórnie od 30 paru lat stały i wynosi 0,3%. Nie było go w poprzedniej uchwale i nie było podstawy do naliczania właściwego odpisu ze względów księgowych. Następna zmiana to zwrócenie uwagi, że to dofinansowanie jest związane z wysokością dochodu na jednego członka rodziny i jest to zmiana w paragrafie czwartym. W paragrafie szóstym następna zmiana, rozpatrywanie wniosków było dotychczas raz na kwartał. Zapis zmieniający, że odbywa się przynajmniej raz w roku, jest w związku z tym, że może być częściej, ale również jeżeli wniosków jest mniej, nie trzeba mnożyć narad w tej komisji. I w załączniku, który jest wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej, jest ujęty właśnie dochód na osobę, numer rachunku bankowego, ponieważ dotychczas była tylko kwota, a ze względu na to, że nie ma kasy, nie mogą być gotówkowo wypłacane świadczenia, jest podany numer rachunku bankowego. To wszystkie zmiany, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani kierownik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6b. Uchwalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zasad. Proszę pani kierownik o przedstawienie uchwały. Czy podobnie mogę zwrócić uwagę tylko na zmiany? Dziękuję. Czyli podstawa prawna, też kilkunastoletnia uchwała i w związku z tym zmiana uchwały całej, a nie tylko zmiany do uchwały. I jakie zmiany? Zasadniczo w paragrafie 5, punkt 5, wysokość dodatku za wychowawstwo, które jest zobligowane ustawą, czyli 300 zł wychowawstwo klasy oddziału 120. Wyrzucony został paragraf od kilku lat nieobowiązujący dodatek mieszkaniowy i zmieniony w paragrafie 6 i 7 wielkość dodatku za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych 20%. Takie zmiany zasadnicze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za przyjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani kierownik. Przechodzimy do punktu 6c. Rozpatrzenia skargi. Tą uchwałę przedstawię ja. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska w Mysławiu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się, skargę zawartą w zawiadomieniu o możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez organ wykonawczy gminy Miłosław, które wpłynęło do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dnia 19 lipca 2019 roku za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Miłosławiu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę, stwierdzając, że jest ona bezzasadna. Dziękuję bardzo. Przeciwnym. Przy 12 głosach za i 1 przeciwnym. Przechodzimy do punktu 6d. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miłosławiu w rejonie ulicy Łąkowej, gmina Miłosław. O przedstawienie poproszę pana kierownika Referatu Infrastruktury Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pana Jarosława Łocińskiego. Proszę bardzo, panie kierowniku.
Dziękuję Panie Kierowniku. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6e. Likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miosowi i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwałę przedstawi Pan Burmistrz Gminy Miosów Hubert Juszczyński. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na podstawie stosownych przepisów likwiduje się jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Miosławiu, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej podjętej w dniu 28 czerwca 2016 roku w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Miłosławiu. Siedzibą spółki będzie miasto Miłosław. Powierza się spółce wykonywanie zadań własnych gminy Miosław o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Miosław w zakresie wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, gminnego budownictwa mieszkaniowego, cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Określa się na dzień rozpoczęcia likwidacji na dzień 1 października 2019 roku. Dniem zakończenia likwidacji będzie dzień 31 grudnia 2019 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej zaprzestanie swoją działalność z dniem 31 grudnia 2019 roku. Księgi rachunkowe likwidowanej jednostki budżetowej również zostaną zamknięte na dzień 31 grudnia 2019 roku. Burmistrz Gminy Miosław w formie zarządzania wyznaczy likwidatora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miosławie oraz określi zakres czynności likwidacyjnych. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej ZGK w Miosławiu przejmie spółka i kapitał zakładowy w momencie jej założenia wynosić będzie 5000 zł. Uchwała szczegółowo została również omówiona na komisji wspólnej. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za podjęła uchwałę. Dziękuję. Przechodzimy już do ostatniej uchwały, do punktu 6f. Zmiany uchwały nr 5/34/19 Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. O przedstawienie poproszę panią zastępcę skarbnik, pani Violetę Włodarczak. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W przedstawionej uchwale zostały wprowadzone następujące zmiany. Kwota dochodów została zwiększona o 328 580 zł do łącznej kwoty 46 114 568 złotych 70 groszy. Wprowadzone zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Również kwota wydatków została zwiększona o kwotę 328 580 zł do łącznej kwoty 46 366 251 złotych 70 groszy. Wprowadzone zmiany przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szanowni Państwo, w załączniku nr 2 chciałabym Państwu przedstawić, tam gdzie są szczegółowe zmiany w wydatkach majątkowych, została drobna korekta wprowadzona w jednej nazwie zadania,
ponieważ błędnie wprowadzono w zadaniu, które dotyczy utwardzenia drogi numer 401020P, że droga ta znajduje się w Miłosławiu, a powinno być, że znajduje się we Franulce. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, pan radny Rafał Nowaczyk. Ja mam takie pytanie. W ramach w tym budżecie było 109 tysięcy przeznaczone na drogę, tak? Jest. Udzieliłem głosu. Proszę, panie radny. No właśnie o to chodzi. I niby było na komisji wspólnej mówione, że jest to na kostkę brukową. A z tego co wiem, to kostka brukowa była zabrana ostatnio od nas ze Skotnik. Czy te 109 tysięcy jest przeznaczone na inną kostkę większą, czy na odkupienie tej kostki, która została zabrana od nas? Proszę. 108 tysięcy jest przeznaczone na zakup krawężników i kostki, która została zabrana ze Skotnik, i będzie ta kostka zdeponowana w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu. Jeśli się uda, wywieźć ją w całości jeszcze ze Skotnik, ponieważ jak dobrze państwo wiecie, ona od wielu lat na dwóch podwórkach spoczywa i zostało tam jeszcze trochę do wywiezienia, ale palety wyglądają jak wyglądają i miejmy nadzieję, że się uda tą kostkę wywieźć do końca. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 10 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Pytania i wnioski radnych. Proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Tak, proszę, pan radny Rafał Nowaczyk. Mam taką prośbę od mieszkańców Skotnik koło hydroforni w Skotnikach. Jakiś czas temu ziemia została wywieziona z czyszczonych rowów. I to tam dość nieładnie wygląda i prosiłbym, aby to w jakiś sposób się tym zająć. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu panu radnemu Jarosławowi Sobczakowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W ostatnim czasie w świat idą takie złe informacje na temat funkcjonowania Miłosławskiego Centrum Kultury. To bardzo źle, że taki przekaz dociera na zewnątrz, bo to jest zły PR. Dziwi mnie bardzo, że w tej sprawie jest wiele wątpliwości i rozpoczynam od tego zdziwienia, że na sesji 11 września, a pamiętam dokładnie, bo to są moje urodziny, w informacji pana burmistrza nie znalazła się ta sprawa dotycząca rezygnacji, jakiej dzień wcześniej złożyła pani dyrektor MCK. Znalazło się wiele innych informacji, natomiast tą pominięto, a już następnego czy kolejnego dnia ukazał się obszerny artykuł prasowy. I moim zdaniem jest to nieobiektywna ocena. Zarówno ten artykuł prasowy, jak i artykuł, który się w PTV ukazał. Zdziwienie tym bardziej moje narasta, że pan burmistrz, skoro stwierdził tak poważne nieprawidłowości, to nieprawidłowości finansowe, prawne, powinien dyscyplinarnie rozwiązać umowę o pracę. Natomiast samo rozwiązanie pracy na mocy porozumienia stron świadczy o tym, że jednak coś wokół tego gdzieś tam jest. Dlatego chciałbym złożyć wniosek, abyśmy na podstawie paragrafu 77 statutu naszej gminy zlecili statutowemu organowi naszej gminy, a mianowicie komisji rewizyjnej, przeprowadzenie kontroli funkcjonowania Miłosławskiego Centrum Kultury. Oczywiście byłaby to kontrola tematyczna i mogłaby dotyczyć właśnie organizacji Dni Miłosławia, może też innych imprez. Chciałbym, żeby w tej komisji wzięto także jako pomoc jakiegoś biegłego rewidenta czy kogoś takiego, który znałby się
na zawiłej problematyce zawierania umów o dzieło, umów o pracę, tych wszystkich kontraktów menedżerskich i tak dalej. Dobrze byłoby, żeby z naszej gminy wyszedł sygnał obiektywnej oceny kierownika jednostki organizacyjnej, bo zbyt dużo zmian w ostatnim czasie w tym zakresie i mi się wydaje, że zasługują osoby sprawujące w ten czy inny sposób swoją, rzetelnie swoją pracę na obiektywizm też z naszej strony. Zresztą niech kontrola komisji rewizyjnej, jak powiedziałem, ciała do tego jakby powołanego wskaże, czy te nieprawidłowości były, czy też nie. Bo moje pytanie do pana prawnika, czy pan burmistrz może osobiście, jaka jest podstawa prawna, dokonywać kontroli jednostki organizacyjnej i czy w trakcie tej kontroli, a zwłaszcza jeszcze przed kontrolą, Mieszkowskie Centrum Kultury zostało powiadomione o terminie, zakresie tej kontroli, o składzie osobowym. I moje pytanie też jest rozszerzone właśnie o ten ostatni wątek. Czy kto był w zespole kontrolnym, jeżeli dokonano kontroli i pozwolono, mówię o wypowiedziach pana burmistrza, wyniki tej kontroli w taki sposób, że poszły na całą Polskę upublicznić. Nim udzielę głosu panu burmistrzowi i tutaj panu mecenasowi, panie radny Sobczak, nie musi pan zgłaszać tego wniosku, gdyż sam pan chyba za tym głosował. Chodzi o plan pracy komisji rewizyjnej. W październiku jest przeprowadzenie kontroli w Mieszkowskim Centrum Kultury. Przypomnę tylko, że plan pracy przegłosowaliśmy bodajże w styczniu 2019. Jeszcze może potwierdzić pan przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Wnuch, że ta kontrola zostanie wykonana. Teraz oddam głos. Pan burmistrz chciał w pierwszej kolejności. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Chciałbym odpowiedzieć na kilka kwestii związanych z Mieszkowskim Centrum Kultury, a również z zarzutami kierowanymi w kierunku moim w stosunku i pana radnego Sobczaka, jak i też również pani dyrektor. Powiem może krótko. Tak jak pan tutaj powiedział, 10 pani dyrektor złożyła rezygnację u mnie w gabinecie. Wspólnie mieliśmy okazję rozmawiać po raz drugi w obecności pana mecenasa Łukasza Słomy. Wcześniej również spotkaliśmy się kilka dni wcześniej po jakby poproszeniu z działu księgowości faktur za organizację Dni Miłosławia. Wiele jakby uwag miałem do tych dokumentów. Skonsultowałem to z panem mecenasem. Poprosiliśmy panią dyrektor, chyba bodajże to było 5 września, na rozmowę. Miałem jakby tutaj pytania do umów, które w tym dniu były u mnie na biurku. Powiem szczerze, że nie tylko dwie umowy zlecenia są dziwne, ponieważ tam jest wiele umów, które opiewają prawie 70 tysięcy złotych. Pani dyrektor również w artykułach mówi, że menadżer załatwiał noclegi dla gwiazd. Calvin Remy nie spało nigdzie, nie potrzebowało żadnej obsługi menadżerskiej. Gosia Andrzejewicz dodatkowo spała w hotelu w Środzie Wielkopolskiej, w hotelu Armarco, na który jest osobna umowa. I w ramach tej usługi menadżerskiej nie było żadnego noclegu czy cateringu dla Gosi Andrzejewicz. Calvin Remy nie korzystał z żadnych dodatkowych usług menadżera. Powiem panu szczerze, że jak bardzo chętnie zapraszam również pana na tą komisję i spojrzy pan na te wszystkie dokumenty, które dotyczą dwóch dni i organizacji Dni Miłosławia, i myślę, że się panu oczy otworzą, ponieważ organizacja tego typu imprezy kosztowała nas, tak jak wcześniej wspomniałem, prawie 69 tysięcy, niespełna 70, a wiele faktur, które tam widnieją, są w mojej ocenie nie do końca związane z organizacją imprezy. W Mieszkowskim Centrum Kultury po pierwsze nie ma regulaminu zamówień publicznych. Nikt z nas, czy pani dyrektor, nie miała wytłumaczyć faktu tego, że na jakiej podstawie zostały zawarte umowy z menadżerem. Nie było jakby jakichkolwiek zapytań ofertowych. Nie było rajderów ani jednej gwiazdy pierwszego wieczoru, ani drugiej gwiazdy drugiego wieczoru.
Były dwa zapytania na jeden dzień, na drugi na obsługę estradową, na horrendalne kwoty, bo jedna i druga opiewała chyba na około, nie chcę teraz tutaj kłamać, ale między 15 a 20 tysięcy złotych. I na tej podstawie stwierdzono, że ta usługa menedżerska prowadzona przez osoby bliskie, blisko związane z panią dyrektor, się zdecydowano. Jedną z osób jest brat pani dyrektor w wieku, chłopak w wieku 22 lat obecnie, studiujący. Druga osoba jest również znajoma pani dyrektor, w wieku, również studentka w wieku 22 lat. I również ta pani jest zatrudniona w spółce, której właścicielem jest mąż pani Augustyniak. Powiem szczerze, że tego typu sytuacje się powtarzały tu od kilku miesięcy i myślę, że tylko dobra wola moja, że w dniu 10 września zgodziliśmy się na rozstanie z panią dyrektor za porozumieniem stron, pozwoliła jakby uciszyć tą całą sytuację i myślę, że tego typu informacje nigdy by nie wyszły na jaw w momencie, kiedy zadzwonił do mnie redaktor Wiadomości Wrzesińskich i poprosił o komentarz. Powiedziałem króciutko. Pani dyrektor złożyła 10 września wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i to jest wszystko. Proszę ewentualnie pytać panią dyrektor o dalsze szczegóły. I myślałem, że w taki sam sposób również pani dyrektor odpowie redaktorowi i będzie jakby po temacie. A okazuje się, że pani dyrektor nie umiała się pogodzić z faktem, że złożyliśmy z panem mecenasem szereg pytań do podpisanych umów za dwa dni, no i próbowała się bronić i wywierać jakby wpływ i na redaktorze i na mnie, żebyśmy więcej tych informacji użyli. Nie wiem na jakiej podstawie, czy z jakiej informacji zjawiła się dwa czy trzy dni temu telewizja w Mirosławiu i również zjawiła się w moim gabinecie po krótkim oczekiwaniu, ponieważ byłem w terenie, przyjechałem, przedstawiłem panom jakby całą sytuację, jak to wyglądało, również z tego został nagrany materiał i myślę, że ani ja, ani nikt więcej z urzędu nie ma sobie nic do zarzucenia. Myślę, że to, co zrobiliśmy, dokonaliśmy tej nie tyle kontroli, co analizy dokumentów za organizację Dni Mirosławia. Myślę, że jest to w pełni nie tyle świadome, co w pełni odpowiedzialne za finanse publiczne gminy i nie mam sobie nic zarzucania. Również rozmawiałem z panem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września, bo chciałem zgłosić wniosek do Komisji Rewizyjnej o rozpoczęcie kontroli. Pan Andrzej mnie wtedy poinformował o tym, że w październiku jest w planie pracy, więc nie na sesji 10, czy tam parę dni później nie zgłaszałem wniosku o rozszerzenie planu pracy, ponieważ taki wniosek byłby bezzasadny. Myślę, że pan mecenas jeszcze dopowie kilka słów. Chciałbym jeszcze panu tylko chciałbym pana poinformować, bo myślę, że na kolejnej sesji pan zada kolejne pytanie i już chciałbym je pana uprzedzić. Również w poniedziałek, ten poniedziałek złożył wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron pan Włodzimierz Adamczyk, długoletni pracownik urzędu i nie chciałbym, żeby po raz kolejny pan używał argumentów, że zwalniam kolejne osoby, bo jak pan Włodek się zjawił u mnie w poniedziałek z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to pierwsza moja odpowiedź była, że na najbliższej sesji radny Sobczak będzie pytał, co się stało, że kolejna osoba z urzędu gminy Mirosławiu odchodzi. Pan Włodek przechodzi do innej firmy wrzesińskiej, będzie pracował poza samorządem, kazał przedstawić informacje, również kazał, dogadaliśmy się na tyle, że wykorzystuje urlop do końca, żeby nie miał wypłaconego ekwiwalentu i z dniem 20 chyba któregoś października opuszcza mury urzędu, więc myślę, że to nie jest jakby tutaj kolejna tego typu sytuacja, ale informuję już pana dzisiaj, że również kolejna z osób pracująca wiele lat w urzędzie złożyła wniosek o rozwiązanie umowy za porozumienie stron. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę pana. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, w odpowiedzi na pana pytanie o podstawę prawną, no chciałbym tutaj przedstawić moją wiedzę na ten temat. Oczywiście no, w relacjach
kierownika urzędu z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, to można wypisać książki na ten temat. Niemniej od razu mogę wskazać artykuł 33 ustęp 5 samorządu gminnego, który wprost wskazuje o zwierzchniej roli kierownika urzędu wobec kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz artykuł 15 ustęp 6 punkt 3 ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej. Przepis ten wprost stanowi, że o uprawnieniu pana burmistrza do odwoływania kierownika instytucji kultury w przypadku naruszenia przepisów. Tak, w związku z powyższym każde naruszenie, to jest norma kompetencyjna do określenia, czy to takiego naruszenia doszło, czy nie. Oczywiście, jeżeli mógłbym służyć pomocą w szerszym określeniu tej kwestii, bardzo chętnie odpowiem na inne pytania. Niemniej to już bym potrzebował troszeczkę więcej czasu. Dziękuję bardzo pani. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Proszę chwilę panie burmistrzu. Pan radny Jarosław Sobczak, proszę bardzo. Najpierw oczywiście do tej ostatniej części wypowiedzi pana mecenasa. Pan powiedział, że podstawą czy artykuł w każdym razie działalności kulturalnej stanowi, że jeśli doszło do złamania prawa, w momencie przyjmowania rezygnacji pan burmistrz nie miał pojęcia, czy doszło do, chyba że miał, do złamania prawa to razy. Natomiast wydaje mi się, że jednostka organizacyjna, jaką jest Mieszkowskie Centrum Kultury, jest jednostką samodzielną. Oczywiście jest ta zwierzchność, ponieważ burmistrz jest pracodawcą w stosunku do dyrektora, no ale nie wiem, czy ma takie uprawnienia, że może o każdej porze bez zapowiedzi wkraczać i kontrolować. Bo wiem, że nawet kierownik firmy nie może sprawdzić pracownika, którego posądza o nietrzeźwość, ponieważ do tego organem uprawnionym jest policja. Zatem no jeśli nie mam racji, to okej, to wycofuję ten zarzut. Jeszcze w pewnej części odniosę się do wypowiedzi pana burmistrza. Bardzo dziękuję za informację o panu Włodzimierzu Adamczyku. Rzeczywiście nie wiedziałem o tym. Muszę powiedzieć, że tak samo poważnie traktuję zwykłego pracownika, sprzątaczkę, jak i kierownika jednostki czy dyrektora szkoły. I o wszystkich tych osobach będę pytał, we wszystkich tych sprawach będę interweniował, bo no, uważam, że burmistrz nie jest szeryfem. Burmistrz jest kierownikiem jednostki organizacyjnej i musi dbać, żeby był tu ład, również ład demokratyczny. Jeśli na sesji ciele i władzy najwyższej w tej gminie pan burmistrz nie informuje nas, bo powołuje się, że rozmawiał z przewodniczącym komisji rewizyjnej wcześniej, dzień wcześniej. Proszę państwa, takie sprawy porusza się i rozpatruje na sesjach rady, jak rezygnacja kierownika jednostki, a nie w rozmowach kulisowych, koleżeńskich czy jakichkolwiek innych. Dlatego dziękuję panu z jednej strony, że poinformował mnie pan i radę, że w przypadku pana Włodzimierza Adamczyka, który jest też w jakiś sposób powiązany z poprzednim układem, jest wszystko okej. Chciałbym, żeby było tak w stosunku do wszystkich ludzi, którzy są zwalniani z naszego urzędu, bez względu na to, czy to będą dyrektorzy, czy sprzątaczki. Dziękuję bardzo panie radny. Proszę, głos udzielam panu burmistrzowi. Znaczy ja chciałbym zadać pytanie panu Jarkowi, kiedy ja wkroczyłem do jakiejkolwiek jednostki i żądałem dokumentów i innych rzeczy. Ja poprosiłem panią dyrektor 5 września o wizytę w urzędzie gminy i rozmawiałem z nią w sposób kulturalny, normalny, wyjaśniając sobie kwestie związane z organizacją Dni Miasta, tak? Miałem takie prawo poprosić dyrektora i prosić go o wyjaśnienia. Poprosiłem również pana mecenasa, żeby w tej obecności był, ponieważ nie chciałbym, żeby ta rozmowa gdzieś później wychodziła. Wiele razy się zdarzało, że jak rozmawiałem sam, to druga osoba używała później różnych innych argumentów. I myślę, że nie ma takich podstaw, że ja wchodziłem, wkraczałem gdziekolwiek. Pytaliśmy panią dyrektor również o dokumenty związane, czy zrobiła zapytania ofertowe i inne. Powiedziała, że prosi przyjechać w tym samym dniu do Miłosławskiego Centrum Kultury i przedstawi nam te dokumenty. Pojechaliśmy z panem mecenasem po godzinie
ponieważ pani dyrektor się spieszyła z niewyjaśnionych też przyczyn. Prosiła nas również o to, żeby świadczyć pracę do końca okresu wypowiedzenia. Wyraziliśmy na to zgodę, chociaż mieliśmy obawy co do dokumentów, które tam gdzieś są, że może dojść do nieprawidłowości czy do czyszczenia tych dokumentów. Wyraziłem zgodę na dokończenie swojego kontraktu i pracę do 30 września. I pani dyrektor następnego dnia, okazało się, że poszła na L4. Po 3 dniach wróciła do pracy, po 5, ponieważ pewnie stwierdziła, że jeszcze jest trochę dokumentów, które trzeba wyczyścić, i wróciła do pracy, ale to są jakby już drugorzędne rzeczy. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, nie wkraczałem nigdzie jako osoba kontrolująca, nie wchodziłem tam pardonem, żeby zabrać dokumenty, tak jak słyszę z różnych źródeł. Po prostu prosiłem o wyjaśnienia, po wyjaśnieniach doszliśmy do konsensusu, stwierdziliśmy, że dalej współpraca na takim poziomie nie może się odbywać. Nie chciałem zgłaszać tego do organów ścigania, nie chciałem robić z tego jakiejś tutaj igrzysk, tak jak pan tutaj używa i dzisiaj robi igrzyska z tego typu ten. Chciałbym jeszcze raz kolejne pan pytanie zadać. Niech mi pan powie, ilu pracowników od 23 listopada burmistrz Hubert Gruszczyński zwolnił z pracy. Niech pan mi powie, ilu zwolnił. Bo myślę, że w tych dokumentach, które są w Urzędzie Gminy, nie ma żadnego zwolnienia pracownika Urzędu Gminy w Miłosławiu. I niech pan mówi prawdę, a nie próbuje owijać w bawełnę, tak? Bo tak pan to teraz porusza. I myślę, że nie ma więcej sensu więcej dyskutować. Czy pan mecenas dobrze? Proszę, głos udzielam panu radnemu Jarosławowi Sobczakowi. Proszę bardzo, panie radny. Rzeczywiście być może nie ma sensu dalej debatować, ale chciałem zwrócić uwagę, że nie chcę tutaj zaprzeczać faktom, do których dotrze komisja rewizyjna. Ja tych dokumentów w odróżnieniu od państwa nie widziałem. Nie mogę powiedzieć, czy do takich nadużycia prawa doszło, ale chcę obiektywizmu. Chcę, żeby to radni wiedzieli pierwsi na sesji, jeśli ta sesja jest na dzień po wypowiedzeniu pracy, a nie prasa. Rozwiązujmy to, jak rozwiązują demokrację, a nie w jakichś zakulisowych, koleżeńskich sytuacjach. No nie jest tak. Skąd przedstawiciel prasy dowiaduje się na dzień po, a nie dowiaduje się radny? No ja jestem oburzony, że nie wiedziałem o tym, że wczoraj zwolniono, czy zwolniła się, czy podpisała. Ja już nie mówię, że pan burmistrz zwalniał. Jeśli użyłem takiego języka, to mówię tak prosto, że zwalniają się kolejni ludzie. W każdym razie odchodzą od pracy, rezygnują. Te rezygnacje są dziwne. Wszyscy źle pracowali, wszędzie były nadużycia i dowiaduje się takich sytuacji. Dla mnie jest to trochę dziwne, ale też nie będę mówił, że tak nie było. Proszę komisję rewizyjną, proszę statutowe ciało o dokonanie kontroli. Czy to ja mówię coś za dużo, czy bronię tej pani? Bronię systemu oceniania ludzi. Demokratyczny, czysty, w ramach prawa, a nie w inny sposób. Dziękuję. Dziękuję pani radny Romuald. Bardziej, że pan chce zabrać głos, to proszę używać panelu. Dyskusja. Ja tylko dodam, panie radny Sobczak, nie widzi pan z tych informacji, które wyszły na jaw, nie widzi pan tam nic nieetycznego? Nie widzi pan takiej sytuacji, w której kierownik jednostki zawiera umowę ze swoim bratem? To dla pana nie jest nieetyczne? Bo dla mnie to jest nieetyczne. Te osoby z kręgu tej rodziny powinny w ogóle być wyłączone z tego typu działalności, bo to będzie zawsze rodziło jakieś niepotrzebne żale, pretensje. Więc ja uważam to, jeżeli z tych informacji mówię, tych, które uzyskałem poprzez między innymi prasę, jest to nieetyczne. Jeżeli się też okaże, że obsługa menedżerska kosztowała więcej niż gwiazdy, no to dla mnie to jest skandal, tak jak powiedziałem. Bo nie może być tak, że gwiazdy kosztują mniej niż obsługa menedżerska. No bo niech pan wybaczy, panie radny, gmina Miłosław to nie jest dojna krowa, żeby można było doić ze wszech stron. Przez kierownika jednostki. Bo na to nas nie stać, tak? No jeżeli mówimy tutaj o całej kwocie, pan burmistrz mówił około 70 tysięcy, a nagle dowiadujemy się, że obsługa menedżerska ponad 20 tysięcy, może jeszcze jakiś pan burmistrz mówił, że są jeszcze inne dokumenty, to za chwilę się może okazać, że w Gminie Miłosławia połowę skasowała pani kierownik. Jeżeli to się okaże, tak?
Więc dla mnie to jest, naprawdę dla mnie to jest coś niebywałego. Proszę, panie radny. Chciałem powtórzyć. Niech to zbada komisja. Ja nie chcę dowiadywać się o tym z prasy. Ja chcę, oczywiście też, bo prasa po to jest. Ale chcę przede wszystkim, jeśli była sesja, bo gdyby nie było sesji, no to oczywiście pan Muruś nie będzie dotrzymywał w tajemnicy przez tydzień czy kilka dni takich informacji. Ale jak po rezygnacji następnego dnia są zarzuty, to się informuje pierwszy radnych. Potem radio, telewizję i wszystkie inne instytucje. I jeszcze jedno, pan mówi o tych kontraktach, rozmawiałem z ludźmi, to też tak nie do końca jest, jak pan tutaj mówi. Bardzo się cieszę, że jest ta troska o tą gospodarkę finansową gminy. Ale czasami, finalnie, artysta dostaje dużo mniej, aniżeli kosztuje organizacja koncertu, ponieważ to jest transport, organizacja sceny, nagłośnienia i 100 innych różnych spraw. Scena była nasza. Ale ja nie jestem fałszywym, ja upraszczam. Ja mówię, że scena była nasza. A ci menedżerowie nie reprezentowali tych. Z tego, co ja rozumiem, to oni nie reprezentowali. Ja to rozumiem, panie radny, teraz w środek pracuję trochę z ośrodkiem kultury, wiem, jak to wygląda. Jeżeli jakaś firma i ten menadżer reprezentuje daną gwiazdę, no to wiadomo, że oni tam zyskami się dzielą. Ale tu mamy jeden podmiot, czyli gwiazdy, i drugi podmiot, obsługę menedżerską. Ale ma pan rację, tak jak wcześniej powiedziałem, komisja rewizyjna zbada tę sytuację. Jeżeli stwierdzi, że trzeba zapowiadać odpowiednie służby, to mam nadzieję, że też to zrobi, które, jeżeli doszło do na nieprawidłowości poprzez złamanie prawa, mam nadzieję, że będzie zawiadomiona prokuratura i że pani kierownik będzie odpowiadała przed prokuratorem. Ale to miejmy nadzieję, że też rozstrzygniemy poprzez komisję rewizyjną, jak i wnioski, które wysunie po przeprowadzeniu audytu. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Sobczak chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę, pani wiceprzewodnicząca Anna Woźniak. Proszę bardzo. Ja tylko chciałabym nawiązać tutaj tej dyskusji, która się wywiązała, i odpowiedzieć panu radnemu Sobczakowi troszkę z innej strony, ponieważ ja też pracuję w Urzędzie w Środzie Wielkopolskiej, właśnie w takim wydziale, który zajmuje się organizacją tego typu imprez. Moje stanowisko to główny specjalista i byłam odpowiedzialna za organizację tego typu imprez w gminie Środa Wielkopolska. Zapewniam pana, że organizacje tego typu imprez były wyłącznie na mojej głowie, czyli zapewnienie zespołu, zapewnienie noclegu dla tego zespołu, pożywienia i wszystkiego, co było związane z organizacją tego typu imprezy. Więc nie ukrywam, że jak dowiedziałam się o tej sytuacji, byłam bardzo zaskoczona i do tej pory nie potrafię sobie wytłumaczyć tego logicznie, co miało na celu zawieranie takich umów, ponieważ wiem doskonale, że to pracownik, tak jak pracownicy tutaj w Ośrodku Kultury, oni powinni zajmować się takimi rzeczami i to w ich kompetencjach będzie szukanie noclegu, szukanie takiego zespołu, który skasuje tyle, a nie tyle, co inny zespół na przykład wziął. Także ja zupełnie tego nie rozumiem i stoję tutaj na stanowisku tego, że pan burmistrz moim zdaniem dobrze zrobił, że pilnuje tych finansów publicznych. Dziękuję. Dziękuję pani wiceprzewodniczącej. Proszę pan radny Przemysław Wodarczyk. Ja tylko do tej dyskusji nawiązując chciałbym powiedzieć, że pan radny Jarek tutaj nie ma pretensji, że chodzi, że zostali zatrudnieni menadżerowie i tak dalej i ich broni. Tylko zadaję pytanie, czemu się to pierwsza dowiedziała prasa i czemu nie komisja rewizyjna i tak dalej. Więc proszę sobie to przewertować, to co pan Jarek zadał. A drugie moje pytanie jest takie, czy dojazdy dzieci do szkoły zespołu szkolno-przedszkolnego są już w miarę ogarnięte, bo był mega problem i też dlaczego zostały skrócone przerwy przez to dwie. Po dwóch pierwszych lekcjach, pierwsza i druga lekcja. Ja rozumiem pewne rzeczy, ale to też znowu jak zwykle cierpią nasze dzieci, także no i to z tego też co wiem, to dzieciaki przyjeżdżały, to był temat obszerny, zajmujemy się różnymi innymi rzeczami i tak dalej, a nie możemy zrobić tematu tutaj pod kątem dowozu dzieci, no ludzie kochani. Ja rozumiem pewne sprawy, ale to jest, kurczę, no może już teraz to się uregulowało, ale od początku roku szkolnego, no żeby dzieciaki trafiały na koniec pierwszej lekcji, no to jest chyba jakaś żenada, tak?
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu i zanim oddam głos panu burmistrzowi. Pan burmistrz mówi, panie radny, że dowiedział się przewodniczący komisji rewizyjnej, więc w pierwszej kolejności dowiedział się przewodniczący komisji rewizyjnej. A teraz oddaję głos panu burmistrzowi, proszę bardzo. Pytanie radnemu Przemkowi Łodarczakowi. Z jakimi dojazdami był problem i na jakich trasach, ponieważ do nas dochodziły sygnały, ale tylko z jednego jakby rejonu Biechowo Skotniki i na odpowiedź rodziców, którzy do nas docierali, zostało to z dniem 23 września unormowane. Tak, my potrzebowaliśmy chwilę czasu na to, żeby ułożyć trasy, rozmawiać również ze szkołą, żeby później rozpocząć lekcje. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie ma tego typu problemów. Od poniedziałku żaden sygnał poza sygnałem kolegi radnego Rafała Nowaczyka, który w poniedziałek rano zgłosił, że autobus źle pojechał pierwszą trasę i za wcześnie był w Skotnikach, nie ma. Odnośnie przerw, to również do nas dochodziły sygnały, że dzieci jedzące obiady, korzystające z wyżywienia, pierwsze, które miały okazję jeść, jadły chyba na przerwie 20-minutowej, a kolejne dzieci, które chodziły na obiady, jadły na 10-minutowej, więc też była prośba z naszej strony, żeby przełożyć te przerwy i odpowiednio skrócić, żeby dzieci mogły korzystać z obiadu. To była również sugestia rodziców i my nie zrobiliśmy tego, żeby dzieciom skracać lekcje czy przerwy, tylko zrobiliśmy to dla dobra dzieci, czy prosiliśmy dyrektora, bo to dyrektor jako prowadzący jednostkę oświatową ma prawo tego typu zmiany zrobić. Prosiłem dyrektora i zrobił. Prosiłem również pana dyrektora o to, żeby rozpoczynały się lekcje w Miłosławiu o godzinie 8, ale w związku z tym, że chyba jeden czy dwóch nauczycieli jest dojeżdżających, którzy pracują w dwóch szkołach Czeszewskiej i Orzechowskiej, dojeżdżają do Miłosławia, dlatego szkoła w Miłosławiu w chwili obecnej nie zaczyna od 8, ponieważ nauczyciel, który z Czeszewa dojeżdża do Miłosławia, żeby miał czas, możliwość dojazdu i rozpoczęcia kolejnej lekcji, musi mieć ten czas. I nie chciałbym tutaj mówić, że jest to jakakolwiek żenada, ponieważ w gabinecie, który się mieści obok mojego, w którym kiedyś urzędował wiceburmistrz, okazuje się, że dokumenty dotyczące różnych działań, między innymi dowozów, tylko i wyłącznie były w kompetencji tego pana, tak? Opuszczając Urząd Gminy w Miłosławiu, 23 czy 26 ja rozpoczynałem pracę w tym urzędzie i było zostawione niezarchiwizowane mnóstwo dokumentów, ale również nie były przekazane odpowiednie sprawy, tak? Zamówień publicznych, ostatnio mieliśmy przetarg na energię elektryczną, żaden z urzędników nie miał pojęcia o kwotach ani o możliwościach przetargu na energię elektryczną. Dlaczego? Bo zajmowała się tylko jedna osoba. O dowozach zajmowała się tylko ta jedna osoba. I innymi rzeczami, tak? Pan, który odchodził z urzędu, ja się rozstałem w bardzo dobrej atmosferze z panem Błażejem i nie miałem do niego jakichkolwiek pretensji, ale do dzisiaj na sali narad w urzędzie stoją dokumenty, które powinny być dawno zarchiwizowane i schowane w odpowiednich referatach, ale nie, bo te dokumenty miał w swoim władaniu wiceburmistrz. I do tego typu sytuacji w tym urzędzie dochodziło. Z dniem 1 września po raz kolejny zmierzyliśmy się z kolejnym tematem, ponieważ urzędnicy odpowiedzialni za tego typu sprawy nie byli wprowadzani w tematy, tak? I ja nie chciałbym tutaj używać słów żenada, ponieważ dochodzimy do normalności, ale myślę, że do tej normalności będziemy dochodzić jeszcze przez jakiś czas, ponieważ w tym urzędzie była jedna osoba, która ciągnęła tutaj, przyprowadziła wszystko i tyle w tym temacie, tak? I myślę, że na dzisiaj od poniedziałku do nas żadne sygnały nie dochodzą od rodziców ze szkoły i nie ma problemu. Słyszałem po wywiadówkach, które odbyły się wczoraj i przedwczoraj, że rodzice gdzieś tam krzyczą na nauczycieli, używają wulgarnych słów, ale do nas od poniedziałku żadne sygnały i uwagi nie dochodzą. Nie dochodziły do nas uwagi też również dotyczące odjazdów. Jedyną uwagą, o którą też prosił pan dyrektor Skrzypczak, żebyśmy zwrócili uwagę, to o przestawienie jednej z tras, żeby dzieci chyba to były bodajże, nie wiem, Gorzyce i tamte tereny odjeżdżały 15 minut później niż było zaplanowane w dowozach. Również dementuję, ponieważ słyszę na temat dowozów, że
oszczędzamy, że zmniejszona ilość autobusów, nie ma zmniejszonej ilości autobusów, autobusów jest tyle samo, nie ma tylko jednego autokaru, który jeździł na trasie Rzeszowo-Orzechowo, ale od dnia 1 września 2019 roku nie ma dowozów na trasie między szkołą Rzeszowo a Orzechowo i nie ma tego autobusu, a pozostała ilość autobusów jest w niezmienionym składzie i dementuje wszystkie plotki, które pojawiają się wokół dojazdów do szkoły. I proszę pana radnego Wodarczaka o informację, na jakich trasach były te żenady, na jakich trasach były niedogodności dla dzieci i na jakich trasach jeszcze również te niedogodności są. A nie powtarzanie słów, które gdzieś pan słyszy na ulicy i dzisiaj pan krzyczy na sesji i mówi, że nada. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Pan radny Przemysław Wodarczak. Dziękuję panie burmistrzu za odpowiedź. Co do kwestii krzyczenia, to ja nie krzyczę. To jest jeden temat. A drugi temat, akurat białe piątkowo na początku roku szkolnego był problem. Dzieciaki się stamtąd też spóźniały. Takie dostałem sygnały od trójki rodziców. Także chyba, że oni sobie wymyślili, skłamali. Jeśli tak, no to bardzo serdecznie przepraszam za problem, który tutaj dałem na tej sesji, także no to jest wszystko na mój temat. Może się mylę ja, daj Boże, żebym się mylił, niech dzieciaki sobie w tamtym czasie dojeżdżały tak jak powinny do szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pani wiceprzewodniczącej Annie Woźniak. Proszę bardzo. To ja w kwestii tych dojazdów także się dołączę. Rzeczywiście problem odjazdów do szkoły z Białego Piątkowa na początku roku szkolnego był. Pan burmistrz został tym poinformowany i poinformował mnie jako radną, że 23 ulegnie zmianie. Ten harmonogram rzeczywiście tak się stało i od tego czasu dzieci nie spóźniają się do szkoły. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Proszę, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu 8. Wolne głosy, informacje. Przypominam, że tutaj głos mogą zabrać państwo z widowni. Czy ktoś z państwa radnych bądź... Tak, proszę, pani Sołtys Mikuszewa, pani Nowak. Proszę. Dziękuję pani Sołtys. Proszę panie burmistrzu. Na prośbę pani Sołtys, ja również wcześniej radny Adam Pańczak prosił, miałem okazję spotkać się na początku sierpnia z panem Walickim, był u mnie w urzędzie, prosiłem go również o to i prosiłem go również teraz chyba w poniedziałek, jechaliśmy z kierownikiem płocińskim,